Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie znowu w kolejnym odcinku. Tym razem drugi z Minecrafta. No i ten. Świat już stracił swoją aktualność, ponieważ nie mam już 10 subów, mam ich 12. Tak. Jedna prosta rzecz już mnie wyszła. Możecie być ze mnie dumni, możecie ze mnie nie być. W sumie drugie zdziwiłoby mnie mniej. Okej. Okay. Idziemy sobie tutaj wesoło, zetnę jeszcze kilka drzewek i po prostu albo zetnę to drzewko ostatnie i skupimy się na biciu kamieniem w kamień, żeby po prostu biciu kamieniem w kamień, żeby wydobyć kamień. Tak jest! That's what she said. No, to bardzo słaby żart. Ok, zrobimy sobie w sumie takie quality narzędzia do żelaza. Czemu by nie? Myślę, że po prostu zbudujemy dom gdzieś wokół tego. Jakoś to misternie obliczymy tak, żeby się nam to zmieściło. A i przy okazji, już jak tu jesteśmy, to możemy się tego pozbyć, bo nie lubię drzew centralnie przy domu, bo wiecie, jakiś piorun pierdolnie czy coś i to jest koniec w tym momencie. Jezu Chryste, ale to jest duże, kurwa. Ach, dobra. Nie, to jednak może zostać. Przetrwało. Okej. Okay. Coś jeszcze? Nie, to wszystko. No więc. Co się tutaj dzieje ciekawego? Okej, jeszcze jedno. One more. I pyk, pyk. Dobra, powinno się zdążyć. Pogarnąć to jeszcze. My zrobimy coś takiego. Hops. Iron pick. No tak. Przypominam kulturalnie, że żelazo po angielsku mówimy iron, a nie iron, bo jak ktoś jeszcze będzie mówił o Iron Manie, to no to ten. To nie wiem, co zrobię. Będę miał cringe'a, takiego fuj. Okej. Okay. No tu jest miejsce, którego w sumie można wejść i z którego już teraz można wyjść. Myślę, że po prostu będę kopał po ciebie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Brzmi jak plan. Lepszego nie wymyślę. Okej, okay, więc kopiemy. Pam, 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 pam. Słyszałem opinie, jakoby filmiki, w których po prostu kopię kamień i drzewo są nudne. Wobec tego będę was zabawiał rozmową. Deal. Miejmy tylko nadzieję, że ta rozmowa nie będzie na tak niskim poziomie, jak prawdopodobnie będzie. Kopiemy sobie kamień kamieniem. No właśnie o tym mówię. Generalnie będziemy kopali, aż skończą się nam kilofy, co jest całkiem bliską perspektywą. Widzieliście, co właśnie stało. Nie wiem, podobno, jeżeli jest taka nudna sytuacja, to dobrze jest opowiedzieć jakiś śmieszny żart, tak słyszałem, nie wiem, czy to prawda, więc wam opowiem śmieszny żart. Jak nazywa się duża osa? Bigos. No tak, to ja może jednak... Oho, żwir, dobra. A czyli tu już nie kupiemy. Okej, jesteśmy niżej, w tym momencie na poziomie 46. FPS, wow, prawie 30, widzicie? Technologia tak ma, jak w reklamie MediaMarkt to kiedyś było. Kopię tyle i kopię, a rudy dalej żadnej nie znalazłem. Jeżeli myślicie, że szczęście, to dobrze myślicie. Oho, dirt. Nie wiem dlaczego, wszelkie lawy i takie inne rzeczy, których nie chcecie spotkać, zazwyczaj występują koło dirtu. Co najciekawsze, dirt też należy do rzeczy, których niekoniecznie chce się spotkać. I też zazwyczaj występuje koło dirtu. O, żelazo, dobra, nic nie mówię. Kop żelazo, kop. Będziesz łatwiejsza. dobra. Słaby żart. Sam się z niego śmiałem. No tak. Typowo. Okej. Także idziemy sobie dalej.
Myślałem, czy nie rozpisuję po prostu za pomocą Creative'a zegarek, żeby mieć nawet pod ziemią jakąś tam świadomość tego, która jest godzina, jak czas wygląda, czy opłaca się wychodzić, czy nie. A oczywiście tego nie zrobiłem, więc ten niech żyje wykonywanie swoich własnych pomysłów. Nawet nie taki głupi w sumie, bo i wróciliśmy. Okej. Okay. Zobaczymy, co się stało z tym filmikiem. Bardzo możliwe, że teraz mówię do ciemnego ekranu i to zobaczycie. Więc gdyby ktoś z Was faktycznie miał taką sytuację, gdyby wszyscy z Was, wszystkie 12, co się dzieje z moim językiem? Nieważne. Jak był teraz czarny ekran, to mówię tylko, że kopię czarny surowiec, czyli węgiel. Będę nim przepalał w piecyku, będę nim się podcierał, będę po prostu nim go jadł chyba. Tak to już wygląda. No to rozkopię pod siebie jak debil. Oho, właśnie o tym mówię. Okej, okay, bram bram bram, andezyt jakiś jebany, po co mi to? Tf, dajcie mi kobla, a nie jakieś wymysły szatańskie, zamorskie. Bam bram bram bam bam, bram 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 bam bam. Pam 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 pam. Świat, 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 świat. No, także ten. Może z tej strony niekoniecznie. Pójdziemy sobie w te. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Chyba na dezyty znowu. Pam pam pam. Okej, więc powoli się dokupujemy. O, się dokopaliśmy. Kirov stwierdził, że w sumie to zrobił co musiał i koniec. Żelazo i szkielety. Żelazo, nie było żelazo, bo złoto. Oho, na granicy gdzie jest moja zbroja, no właśnie. Także tego. Na razie moich ambitnych planów mi wystarczy. Mam kamienia. Mam. Enough, enough. Dobra. Próbujemy stąd wyjść. Jeżeli FPS-y mi ułatwią robotę, to będę niezwykle wdzięczny. Pochodnie wszędzie, gdzie się da. Dlaczego? Bo tak. Wydaje mi się, że teraz powinien być dzień. Ale oczywiście... You never know. Until you find out. Ok. Nie jesteśmy. Z powrotem w świecie żywych. Słońce zaraz wschodzi, zachodzi, wschodzi, zachodzi, zachodzi. Słońce zaraz zachodzi, więc idziemy do naszej wielkiej cudzysłów chatki. Ała! Ja bym się zajebał prawie jak spadałem. Śmierci w idiotyczny sposób, mówimy kategorycznie. Grałem w Wiedźmina. Wiem jak to wygląda. Tam połowa moich gonów to był przeciwnik, a połowa moich gonów to była moja nieumiejętność obliczenia odległości. Okej. Okay. Mamy 4 się dżungla. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Żebym to wyrzeźbił. A, chuj, zrobimy to tak. Niech wiedzą, żem bogaty. Raz, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Okej, okay. Tak. Pyk. Jestem debilem. Pyk, no, lepiej. Pyk. Okej. Okay. A zjedz steaka. No, no. Świetny steak. Byty w... Wydaje mi się, że moglibyśmy w sumie zrobić zapalniczkę i troszkę spalić w pizdu, ale potem znowu, wydaje mi się, że gdybyśmy to zrobili, to mielibyśmy problem z drewnem. Ale then again, wydaje mi się. Okej, okay. Wydaje mi się też, że kurwa zapomnieliśmy o którymś kawałku drewna, na przykład o tym. A! Teraz zacznie znikać. Ty pokurwiony kawałku dzieliny. No, dziękuję. Jebany cel, serio, jak si miał. Dobra. Pęk, 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 pęk. A samotna świnia w ciemnym lesie. Żyje sobie w wielkim stresie. Haha, dobra. Nie, przepraszam, to był słaby żart. Tam za horyzontem prawdopodobnie jest jakaś ziemia, bo widzicie, jak tam się jakby podwodny teren układa tak, że tam powinno być jakieś już wynurzenie, że tak powiem. Którego oczywiście nie widzę, no bo po co?
No, tutaj widzicie, możecie na lewej części ekranu zobaczyć, tam jest jeszcze jakiś piasek i już. Znaczy, czekam, aż będę mógł iść spać. Może tylko spać w nocy. Kurwa. Żebyście wiedzieli, że tak nie jest w prawdziwym życiu. O, żebyście wiedzieli. Aha. Pam, para, pam, 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 pam. No dobra. Teraz? Nie wierzę w to. Daj mi zasnąć. Daj mi zasnąć. Normalnie czuję się, jakbym mówił do kofeiny. No. Daj mi zasnąć. O, dziękuję. Isn't it iron pick? Goman 69. Jezu Chryste, dlaczego nie zmienię tego niku? Dobra. Zmieniłem, czy nie? Trzeba. Trzeba. W pierwszej kolejności. Trzeba tak. Siema. Pyk. Siema. Siema. No i po uporządkowaniu inwentory. A i w zasadzie jeszcze tu zrobimy. Pyk, pyk. Tak pięknie. Kochają się chyba. Biały, czerwony. Polska. Sojusz. Nie to robią. Czekajcie. Jest żółty. Jest czerwony. Jezu Chryste. Czekajcie, ten jest żółty. I patrzcie. O, stworzyłem Polskę. Prawie. Gdzie jest moja Polska? Ej, oddaj mi Polskę. Nie wierzę w to. Chciałem zrobić. Kurwa, idź do Ukraińców. Dobra, dajcie mi jakieś polskie coś. To może być. Mlecz. Mleczek. Czy to nie jest mleczek chyba, ale nieważne. Pam pam. A no, powiedzmy. To wygląda jak żółte jajka. Coś strasznego. Okej. Więc tak, to się bawi. Zrobię, że tak powiem, long term investment i zbuduję kolejny piecyk. Jednego tu. Wpierdolę tam też węgiel i też kobla. Natomiast powinniśmy zacząć zastanawiać nad tym, jak my to zrobimy właściwie ze strony technicznej. W sensie, tu zrobię łopatę. Wyrównam tu teren. Wezmę tego kobla bezcennego. Równamy teren, hop, 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 a potem z tego dirta spróbujemy sobie ułożyć mniej więcej, jak ten dom będzie wyglądał, jak będzie jego, że tak powiem, rozkład. No i kiedy go już zbudujemy, to po prostu będzie z górki. I seria straci swój jakikolwiek sens, ponieważ moja kreatywność jest równa zero, a nawet niższa, więc nie będzie już po co tego oglądać. Bo jeszcze nie ma sensu, tak samo jak w Minecraft, tak samo w rzeczywistości. No ale wiecie, tak już jest po prostu. Okej, pam 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 pam. Kopię sobie ziemia z rana, nie, przepraszam, nie powiedziałem. Okej, wypadają na nasionka, jak widzicie. Ktoś normalny zrobiłby sobie farm, ale chuj, ja nie zrobię. Co tu jeszcze się dzieje? Okej, okay. Jakby to zrobić? Ej, mnie mojego dirta. Okej, okay. 36, 64, ja, bo 64. Może nie będę steków kładł na podłodze, ale mimo wszystko. Okej. Okay. Koncepcja będzie taka. 2, 3, 4. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak, już zrobiłem. Najwyraźniej. Nie, już da. Oficjalnie jestem idiotą, przepraszam. Będziecie musieli z tym żyć. Słuchajcie, bo tu jest. Raz, dwa. Spierdalaj. Raz, dwa, trzy, cztery. Ops. Raz, dwa. Pierdolę, wszystkie te trawy. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak, jestem idiotą. To już możecie sobie zapisać. It's official. Dobra. Tutaj. Wyjazd tą trawą. Jezu Chryste, po co to było? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ops. Raz.
2, 3, 4, 5, hops. Tej wysokości. Tak jest, nawet zarosło trawą. Świetnie. Po prostu pójdę śladem tego. Stanę na tej wysokości mniej więcej. Dobrze jestem, dobrze jestem. Straciłem orientację po prostu. Trawę. Tak, raz, dwa, trzy, cztery. Hops. Super. Chyba nie zjebałem aż tak. I teraz idziemy dalej. Ups, jestem tutaj. 5. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ups. Tak. Kurwa, jak pięknie. Okej. Teraz tylko material, że tak powiem. Trzeba ogarnąć jakieś. Wiesz co, zajmę skrzynkę. Pierdolę tam wszystko co chwilowo, nie jest mi jakieś niezbędnie potrzebne. Czyli ciebie. Ciebie. Nie, czekajcie. Zrobimy sobie czapeczkę, uszateczkę. Tylko zobaczymy, czy jestem w stanie to zrobić. Kurwa, jak pięknie. Sojusz nie ruszymy, Republik swobodnych splatila na wieki. Kurwa, macie sobie bogiem po prostu. O, jak pięknie. Dobra. No to teraz ciebie definitywnie możemy schować. Was. Was. A, was to przerobię na deski i chuj, będą was taki. Dobra. Więc tak. Tam będzie z kamiennej cegły i chuj. A tylko, że kamienna cegła potrzebuje lat, żeby się wyprodukować i to jest trochę depresjonujące. Znaczy jakieś takie inne słowo. Więc będziemy musieli pomyśleć trochę bardziej nad koncepcją. To znaczy, pójdziemy po piasek, żeby zrobić szkło. Tyle wywnioskowałem z tego wszystkiego. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Ojej, znowu mi zablokują zarabianie i moje 300 milionów się pójdzie jebać. Ojej, i co wtedy? I no, wtedy nie kupię sobie nowej łopaty, kurwa. Pam. Powinno wystarczyć, dobra, chuj. Nie będę robił kurwa szklanych dachów. Uspokójcie się. To jest niepraktyczne, chuj. Wydaje mi się, że jesteśmy bliżej niż dalej końca tego przetapiania jebanego. Ty też jesteś bliżej niż dalej końca. Patrz jak ja twojego kolegę. Patrz mi w oczy, ty kurwa. No właśnie. Okej. Szukałem wejścia do piecyka. To żebym znalazł. Myślę. Jaka będzie tego, że tak powiem, po prostu pierdolę kamienne cegły, kwadracik, gdyby jakieś kolumny, szkiełka. I jeżeli mnie nie zhejtujecie, to będzie dobrze, a jeżeli to zrobicie, to będzie to też uzasadnione, więc też będzie dobrze. Okej, zaraz będzie pewnie noc. No, takie mam kurwa tempo budowania. Więc no, pospieszyłbym się. Znaczy, no, na dobry początek to po prostu najebał pochodni. Bo czemu by nie? A, może nie aż tak, kurwa, nie będziemy tym żygać, ale. Ale o na przykład tutaj, i o na przykład tutaj, i o na przykład tutaj. I chuj, starczy. Okej. Mamy tu trochę kamienia. Mamy tu trochę kamienia. Czyli w sumie hops, 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 pyk. Czyli w sumie stone bricksy są gotowe. Okej. Czemu tak bardzo lubię ten materiał? No popatrzcie kurwa na niego, no popatrzcie tylko. Oj. Mój dirt, odlej. Okej. Jedziemy dalej, pyk, 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 pyk.
Wyobrażam sobie, kurwa, obliczyć to wszystko. Pyk. I pyk, znowu. Zauważyłem, że bardzo lubię używać takich wyrażeń typu pyk, typu jeb, typu chuj, więc no po prostu będziecie musieli to jakoś, nie wiem, przełknąć, że tak dwuznacznie wam to powiem. Dobra. Myślę, wiem jak to zrobię. To będzie tak, dokładnie, to będzie tak. No i miałem cegły i nie mam cegieł. Natomiast mam nadzieję, że nie dostanę obrażenia z upadku, nie dostanę, super. Chuj mnie szczeli. Odej. Strach pomyśleć, co będzie, jakbym zostawiał kurwa szkół. Okej. Przez chwilę się wystraszyłem, że to jest kurwa element tej chybanej pierwotnej konstrukcji domu i znowu się wyjebałem. Jezu Chryste, gdybym był architektem, to byłem zajebistym architektem. Isn't it iron pick? Zaraz mi chuj strzeli. Dlaczego to cały czas się pokazuje? Proszę wystarczyć, proszę wystarczyć. Będzie wystarczył, tylko będę musiał trafiać w te boczki. O, super. No i teraz. Kurwa, nie do końca o to mi chodziło, ale cieszę się. No i teraz wiadomo. Teraz leszki. Jep. Bam. Możliwe, że będę 30 razy miał koncepcję, bo coś się nie będzie albo mi, albo wam podobało, a możliwe, że jednak mi, bo kurwa, jeden komentarz, jaki dostałem pod tymi filmikami, brzmiał, weź syrop. Nie biorę syropu, bo kurwa nie, bo jestem buntownikiem zydłowym. Dlatego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jedna, dwa, trzy. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Pyk. Pa pam 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 pam. Okej, wejście zrobimy takie jakieś dojebane, a przynajmniej inne. Okej. Myślę. Tu postawimy jeszcze kawałki drewna. Pyk, żeby nie straszyć tą jebaną cegłą nagą. A potem obliczymy, jak to zrobić z oknami. Jeszcze kawałek, pójdzie po prostu okno. Kurwa, nie do końca tak ten kawałek. Daj mi moją siekierę, nie wytrzymam. Okej. Więc tu po prostu zajebię okno. Trójkę, bo tak. Wpierdolę już ten piasek, żeby się przetapiał. Miesz planowanie mógł to zrobić już trochę wcześniej, ale chuj. Nie myśl po co. Z zewnątrz wygląda to nieco szkaradnie, ale będzie lepiej. A możliwe, że trawa, która tutaj jest gdzieś w środku najebana, trochę psuje image, więc weźmiemy sobie to i uzyskamy tyle tych cegieł, że po prostu zajebiemy tam podłogę. Deal. Po prostu przetopimy to, ponieważ potrzebuję żelaznej łopaty, żeby się pozbyć tego gówna ze środku. Ze środku, kurwa. Język polski jeszcze tego takiego nie usłyszał. Do środka. Pyk. Ku chwale ojczyzny. Dobra. Ajaj. Po prostu słyszałem, że kolega mówił mi, że powinienem sobie podłożyć muzyczkę pod to. Oczywiście. Na papierze wygląda to spoko, nie? Podkładam muzyczkę. A w praktyce wygląda to tak, że kurwa, siedzę 3 godziny, napierdalam się z edytorami, kopię się po czole, jeszcze mi ktoś kurwa napisze o prawach autorskich, to umrę. No, także wolę wam sam zaśpiewać. To i tak nie brzmi jak oryginał, więc nikt do niczego nie będzie mnie tutaj, że tak powiem, o nic nie będzie mnie posądzał. A też jest przyjemnie, bo możecie usłyszeć kurwa a cappella. Takie po prostu wykonanie, że wam po prostu, no nie wiem, no, że po prostu się kurwa zabijecie chyba tam przed tymi ekranami. Cała rodzina po prostu będzie biegała i kurwa chcę posłuchać teraz ja, a nie, teraz ja.
Okej. Strzonka wypadają. Po prostu cudownie. Raz najprzyjemniejsza część. Pozbywam się tego jebanego gówna, które tu postawiliśmy. Nie wiem po co, nie wiem dlaczego. Równie dobrze mogliśmy spać kurwa na dworze, po prostu, tak wiecie. Nie, chuj, fajnie wyglądało, to zrobiłem. Nie wiem, czy podłogę robić normalną czy kamienną, kurwa, sam sobie chyba odpowiedziałem. Zrobimy podłogę z drewna, bo takie mam życzenie. Taki mam kaprys. Little kaprys po prostu. Natomiast, żeby to zrobić, no trzeba mieć drewno. No ja chyba, wydaje mi się, mam go całkiem nawet wystarczająco, więc ten. Let the Hunger Games begin. Okej, okay, i budujemy dom. Nie będę robił niczego poza wizją, bo A. Dostanę pierdolca. B. Wy dostaniecie pierdolca. Jak będzie odcinek pierwszy, nie będzie nic. A nagle odcinek drugi będzie kurwa trzeci zamek gdzieś na jakimś wzgórzu. Więc no, po prostu trzeba znaleźć, jak to ktoś kiedyś w Grecji powiedział, złoty środek. Na przykład wyciąć jeszcze więcej drewna, bo tego nie starczy. Przynajmniej takie mam obawy. Dobra. Kurwa, ale ty nie. Oj, 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 oj. Moje programy do nagrywania ambitne. I tutaj komputer jebie po mordzie. Niedobrze. Okej. Okay. Przynajmniej wiem, że nie wystarczy na surowców. I teraz będziemy musieli lecieć to drewno. Kilka buków, czy tam innych dębów, że tak powiem, już sobie daleko nie postoi. Daleko już sobie długo nie postoi. Chociaż jednak będę jeszcze chwilę chłopaki stali, bo tu mam trochę jeszcze tych desek. Trochę w chuj. Dobra. Ksypialnia na środku pokoju, ktoś powie, kurwa David, a ja powiem, awangarda. Widzicie? Każdy z was, jak biedaki, ustawia gdzieś po bokach te jebane skrzynie, gdzie te łóżka, ja wszystko pierdolę na środku i co wtedy? No właśnie. 3, hops. 2, 3, hops. 2, 3. Kurwa, jak pięknie wyszło. Szkoda, że laguje, ale jednak fajnie wyszło. I tutaj raz, dwa, trzy, hops, raz, dwa, trzy i dwójka. I chuj. No to po środku będzie dwójka faktycznie. Pyk, pyk. Uroczo. Albo zrobimy wszystkie dwójki. Niech żyje symetria. No, powiedzmy, że to wygląda nie aż tak chujowo, jak miałem obawy, że będzie wyglądało. No z zewnątrz to kurwa można tym ludzi straszyć po prostu na śmierć, ale ze środka nie jest gorsze. Zajebiemy drzwi po prostu. Jep, ale pięknie. Ojojo, jestem z siebie taki dumny. Potem je wyrzucimy, bo po co mi kurwa 30 drzwi. Myślałem, że to szkło. Okej. Zrobię chyba w ten sposób, nie? Nie, trzeba mieć kurwa obok bęcza. Chuj mnie szczeli. Okej, okej, bo tego będzie wystarczyło, przynajmniej taką mam nadzieję. Otwórz drzwi, otwieraj wrota. Okej, pyk, 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 pyk. Napierdalaj, ty masz po prostu, aż nie trafisz. Dobra. Pamiętacie, jak mówiłem, że będzie starczyć? Kurwa. Jak ja jestem mądry. Okej, no w sumie to ten. Co chciałem jeszcze wyjebać, coś na pewno chciałem. Tak, was. Okej. Więc tak. Kurwa, gdzie są moje pochodnie wszystkie? Tu są, dobra. Jedna tutaj. Tu. 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 I tu, i chuj, mam nadzieję, że nic mnie nie napadnie w nocy. Bo wtedy to będzie dość smutne. A, faktycznie, zapomniałem o jednej ważnej rzeczy, trzeba zrobić dach. A skoro trzeba zrobić dach, trzeba go zrobić z kamienia, bo kurwa inaczej się nie da. Więc zajebie.
to po prostu kolejnego full stacka i niech się przytapia. A my pracujemy, że tak powiem, pracujemy, kurwa, początkowy projekt po prostu tego jebanego dachu. Tutaj się będzie... Jezu Chryste! Ojej, liczba FPS spadła jak magik z pięterka, więc to będzie uważać. Pyk, pyk, bo jak pierdolone trzy klocki naraz, to wiecie, będą mnie zbierać ze strychu. Param, 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 param. Coś tutaj dzieje ciekawego w ogóle na tym świecie? No na razie nic, świnki biegają, Marci zacina. To jakiś debil, kurwa, postawił dom z kamiennej cegły i z drewna, który wygląda, jakby tam, kurwa, mieli kogoś zaraz zastrzelić. No ale oprócz tego, no nic się nie dzieje ciekawego. Tak się powoli dzieje na tej wsi po prostu. Układ pochodni, kładzenie pochodni w ten sposób to świetny sposób, świetny pomysł. Chyba, że jednak... chyba, że jednak nie chcesz spalić sobie w domu. Spalić sobie w domu, wtedy to nie jest dobry pomysł, ale wiadomo. Ja jestem fanem alternatywnych, takich, że tak powiem, innowacyjnych, nietypowych rozwiązań, także pochodnie na drewnie i kurwa do przodu. Idziemy dalej. Dach jest na tyle przemyślany, że kurwa nie starczy mi na niego zasobów za chuja. Nie wiem, czy to jest coś normalnego dla minecraftowych serii na YouTubie, ale dla mojej na pewno nie trafiłem w drewno, jestem wielki. Okej, i tutaj pozytywny akcent, aż zamknę drzwi, kurwa, może trafię w nie przy okazji. No, romantyczny wschód, zachód, zachód słońca, który kończy ten dzień. Bardzo interesujący dzień, pełen przygód, pełen przeżyć, pełen kurwa lagów, po prostu zaraz mnie strzeli chuj. Dziękuję wam, że byliście, dziękuję, że oglądaliście, kończymy tutaj odcinek. Cześć!